Hej kochani, zapraszam Was na kolejny film. Dziś pokażę Wam buty z pewnego butiku. Butik nazywa się René z francuskiego. Jak pomyślałam sobie, z czym mi się kojarzy nazwa René, to pamiętam taki serial Alo z René i tak bardzo go lubiłam, dlatego nazwa mi się strasznie spodobała. Przepraszam Was, mogę trochę syplenić, bo mam gdzieś aparat, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Mam też dla Was zniżkę, aż 22% na każde zamówienie na hasło stylizację René. Będziecie mieć też informacje na dole do końca września, także jeżeli macie ochotę zrobić tam zakupy, to polecam. Kochani, tak naprawdę będzie to open box, bo chciałam Wam pokazać, jak cudownie zapakowane przyszły te buty. Jak dziś mi to kurier przyniósł, to ja powiedziałam, muszę nagrać film i Wam to zaprezentować, bo opakowania są boskie. Oprócz tego, że asortyment jest ogromny, to każda para przychodzi tak pięknie zapakowana, także dostajecie coś a la prezent dla siebie, czujecie się od razu po prostu wyróżnione. No i dodatkowo wszystkie te pudełka możecie sobie zachować, oczywiście w nich przechowywać coś innego, lakiery, kosmetyki. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda, nawet na szafie można tak to ułożyć. W ogóle genialny moim zdaniem pomysł na takie ozdobne pudełka, jeszcze nigdy czegoś takiego nie widziałam w żadnym butiku, więc super. Więc otwieram jak prezenty. Ojej, tu jest jeszcze więcej tego. Prezent specjalnie dla Ciebie zapakowała Kasia. Pozdrawiam Kasię. Hello Beauty, jaka fajna naklejka. Ale fajna naklejka. Może zabiję się w tych szpilkach, ale przynajmniej umrę w pięknych butach. No mistrz, po prostu mistrz. I jeszcze jedna naklejka. Jeśli jestem z Wenus, to musi być tam dużo butów. Genialnie. Założę się, że dziewczyny prowadzą ten biznes. Wspaniały pomysł. Te buty nie są dla mnie, bo są dla mojej przyjaciółki. Robię niespodziankę i zamówiłam jej takie szpileczki. Ja niestety, tak jak Wam wielokrotnie mówiłam, w takich szpilkach niestety nie mogę chodzić, ale moja przyjaciółka je uwielbia, często w nich chodzi do pracy i na moje oko, a znamy się już wiele lat, domyślam się, że buty będą jej pasować, ale zobaczcie, jakie są śliczne. Są zamszowe, z beżem i na szpileczce. Cudowne buty, strasznie mi się podobają. Sama bym takie założyła, gdybym mogła. Także pierwsza para dla mojej przyjaciółki. Teraz kolejne pudełeczko, śliczne, różowe w kropki. Wiecie, jak się dostaje tak pięknie zapakowaną przesyłkę, to jest jeszcze większa przyjemność. Prezent specjalnie dla Ciebie zapakowała Laura. I znowu Hello Beauty. I jeszcze inne naklejki. Shoeholic, czyli butowniczka, można powiedzieć. I znowu naklejka tu. Za dużo butów, proszę Cię. Te naklejki, dziewczyny, macie po prostu genialne. Można by takie koszulki zrobić. I nie zgadniecie, ale kolejna para również jest dla mojej przyjaciółki. Zamówiłam jej takie oto meliski. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę tych melisek, to w ogóle jeżeli chodzi o rozmiarówkę wszystkich butów, patrzcie na centymetry. Ja się tym kierowałam i właśnie zamówiłam mojej przyjaciółce po centymetrach. Zobaczcie, jakie cudowne meliski. Nie były też drogie, były różne kolory na stronie, no naprawdę robią wrażenie. Sama bym chciała takie założyć, ale niestety na mnie nie było rozmiaru, także apeluję do René o wprowadzenie jeszcze większych rozmiarów melisek, bo niestety na mnie nie było, a słuchajcie, były wszelkie błękite, błękity, mięta, jakie tylko chcecie, śliczne na lato. No mam nadzieję, że będzie zadowolona. Dajcie znać, czy byłybyście zadowolone, gdyby Wasza przyjaciółka Wam sprawiła takie dwie pary bucików. Dobra, teraz jestem pewna, że kolejne buty są już dla mnie. Mięta. I lecą naklejki. Prezent specjalnie dla Ciebie zapakowała Kasia. No i znowu za dużo butów. I naklejka o Wenus. No genialne naklejki. Nie mogę się nadziwić. Tu mam jeszcze jedną naklejkę. Real girls have too much shoes. To ja jestem real girl. I jeszcze jedna naklejka. Bardziej niż o księciu z bajki marzę o nowej parze butów. Naprawdę kochacie buty. Tak jak ja. Proszę bardzo. Jak zobaczyłam na stronie, jak były zasznurowane na modelce, wyglądały pięknie i obwiązane jeszcze wokół kostki i były jeszcze dostępne w kolorze camel, czyli w kolorze takim jakby skóry i na pewno będę w nich śmigać. Strasznie mi się podobają takie właśnie rzymianki, a dlatego też wybrałam takie buty, bo byłam pewna, że będą na mnie pasować, bo tutaj możemy dowolnie regulować sobie szerokość tych butków, bo tak jak wiecie, ja jestem po operacji na moją stopę, więc muszę sobie troszkę luzować właśnie prawy but, żeby mnie nie uciskało, ale chodzę już na podwyższeniu, zresztą mój pan doktor zalecił mi chodzenie na chociażby małym obcasie, oczywiście niewielkiej szpili, ale normalnie w jakimś obcasiku, a takie słupki są bardzo wygodne, uwielbiam takie buty i dostałam jeszcze dodatkowo te obcasy, nie wiem jak to się nazywa dokładnie, na wymianę, gdyby się starły, co jest też bardzo, bardzo fajne. Następna para butów w pięknym, błękitnym pudełku, bardzo mi się podoba i tym razem nie rozsypię. Shoeholic, prezent zapakowała dla mnie Agnieszka. B jak buty. Wiecie, M jak miłość, bo jak buty. Hello Beauty.
znów o księciu z bajki i za dużo butów, proszę cię. I te są cudowne. Wiem, że jeszcze może nie będę mogła w nich tak często chodzić, bo mają szpilkę, nie taką bardzo dużą, ale jest. Ale będę w nich chodzić, jestem tego pewna. Takie piękne kobaltowe buty. I znowu z zamszu są pięknie wykonane, bardzo eleganckie. Pozazdrościłam trochę moim dziewczynom, bo sobie takie buty pozamawiały. I wyglądają ślicznie, szczególnie na opalonej nocy. Jak widzicie, jestem teraz dość opalona, także te mi się bardzo podobają. No może na godzinkę, dwie sobie gdzieś tam założę. Cudowne. I ostatnia para. Znowu Shoeholic, Hello Beauty, Venus. Prezent dla mnie zapakowała Laura. I znów tekst, może zabije się w tych szpilkach, ale przynajmniej umrę w pięknych butach. To mnie tak śmieszy. I znów mamy wiązane buty, tym razem czarne. Tutaj z takimi jetami. Sznurówka jest dość długa. Oczywiście jak chcecie, możecie sobie ją skrócić i wiązać tylko tu. Ale ja dla pewności obwiążę jeszcze wokół kostki. Znów zamszowe. Postawiłam tym razem na zamsz, bo nie dość, że właśnie mamy lato, to zamsz jest bardzo modny. I tak jak w tych poprzednich, tutaj też możemy poluzować sobie te sznurówki, dzięki czemu but będzie luźniejszy i dopasować po prostu idealnie do naszej stopy. Później natomiast zapina się tutaj w kostce i mamy znowu słupek. Kochani, linki do wszystkich butów znajdziecie na dole. Jestem zakochana po prostu, nie dość, że w tych butach, to w sposobie pakowania. Jeżeli chcecie zrobić komuś prezent, czy to mamie, czy przyjaciółce, czy siostrze, możecie zamówić takie buty z moją zniżką i przyjdą już pięknie zapakowane. Także jestem pod ogromnym wrażeniem. Te pudełka są śliczne. Na pewno sobie je zostawię i będę w nich przechowywać różne skarby. Także wielki kciuk w górę dla sklepu. Wspaniale pakowane, cudowny butik internetowy. Napiszcie mi na dole, która para butów Wam się najbardziej podobała i który tekst o butach Wam się najbardziej podobał ze wszystkich, które Wam tu przeczytałam. To tyle kochani w dzisiejszym filmie, do zobaczenia już jutro, pa pa!